Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy na temat zawodu opiekuna medycznego. A porozmawiamy z Malwiną Juszczak-Duda, opiekunem medycznym. Witam serdecznie. Oraz panem Marcinem Staszekiem, prezesem Dolnośląskiego Centrum Opiekunów Medycznych. Dzień dobry Państwu. No i na początek może właśnie powiedzmy, co to za zawód opiekun medyczny, czym się różni od pielęgniarza. Mhm. Tak, no. Zawód opiekuna medycznego został stworzony na przełomie 2007-2008 roku. Jest to nowy zawód, który się pojawił na rynku medycznym. Opiekun medyczny ma taką rolę pod kątem pielęgnacyjnym pacjenta. Czyli nie wykonuje tutaj zabiegów pielęgniarskich. Towarzyszy osobie chorej, niesamodzielnej. I po to właśnie został stworzony zawód opiekuna medycznego. W placówkach szpitalnych czy w opiece prywatnej. No i dawniej rolę opiekuna chyba pełnili pielęgniarze, dzisiaj jakby... Dawniej, kiedy powstał zawód opiekuna medycznego, tą rolę spełniały panie pielęgniarki. W tej jakby nowej dobie, że tak powiem, tego zawodu po to zaistniał opiekun medyczny, żeby właśnie w niektórych elementach pielęgnacyjnych nad pacjentem chorym troszeczkę odciążył właśnie pielęgniarki w tych wykonywanych czynnościach. To może tak przejdę do Malwiny. Jako opiekun medyczny w obecnych czasach pandemii, jak bardzo ciężka jest to praca? No na pewno się różni tym, że są te obostrzenia i trzeba uważać na to, żeby mieć aktualne badania, tak? Czy nie jest się chorym, i nie, tak żeby nie zarazić tej osoby, na którą się opiekujemy. Więc na pewno no, pod tym względem to jest ta trudność, jeśli chodzi o też czy strój, bym powiedziała, że no maseczkę trzeba mieć tak przy pacjencie, żeby właśnie też tego uniknąć wszelkich takich zakażeń. Czy coś jeszcze się różni pod tym względem? No na pewno jeżeli są sytuacje na przykład przy opiece prywatnej, domowej i na przykład trzeba wezwać opiekę medyczną, no to czas oczekiwania jest nieco dłuższy, więc trzeba wziąć pod uwagę fakt, że trzeba sobie radzić samemu bardzo często, zanim ktoś przyjedzie z pogotowia. Przyjeżdżają już naprawdę w poważniejszych sytuacjach, więc jeżeli jest zdolność samemu to ogarnąć, to warto się skupić, skoncentrować na tej pomocy, bo nie zawsze będą mogli przyjechać we właściwym momencie. Co jeszcze? No, jak już przyjeżdżają, no to wiadomo, że zawsze trzeba udzielić tych informacji, nie tylko stricte medycznych, gdzie prowadzenie podopiecznego było pod względem medykamentów, tylko również, czy nie jest zakażony na aktualnego wirusa, tak, który panuje w ten sposób. No, to są te główne utrudnienia i takie... No, inne sytuacje niż takie, co mają na co dzień miejsce, tak, w opiece medycznej. No to jeszcze poza kamerą rozmawialiśmy, że w niektórych miejscach to nie tylko maseczka, ale cały kombinezon specjalny. Tak, tak. No chronimy przede wszystkim siebie i chronimy też pacjenta i cały, że tak powiem, ubiór, który tutaj no, każdy musi przestrzegać. Kombinezon, tak, maseczka, przyłbica. No bez tego jakby na oddział covidowy nie można wejść. Jest to, mówimy o utrudnieniu. Oczywiście jest to utrudnienie, bo spędzamy parę godzin na oddziale covidowym i w tej pracy nad pacjentem, który jest no chory i wymaga tej właśnie opieki pielęgnacyjnej. No to jest to utrudnieniem, tak? Bo wiadomo, to jest taki dyskomfort w tym wszystkim. No ale
wydaje mi się, że każdy opiekun medyczny, który już pracuje na takim oddziale i musi spełnić te wszystkie wymogi tego reżimu sanitarnego, no jest o tyle świadomy, że no po prostu, ja powiem może tak od siebie, ze swojej strony, ktoś mi kiedyś zadał pytanie, czy to mnie przeraża. No nie przeraża, no bo to wiadomo, że też muszę chronić siebie przede wszystkim, tak? Kiedy wychodzę z tego oddziału, kiedy później trafiam do środowiska rodzinnego, tak? No to też to, ma też istotę, no ale też, żeby uchronić jakby też, żeby pracownik nie zaraził drugiego pracownika, też. No to też po to wszystko jest też potrzebne. Jeśli chodzi o takie zabezpieczenia pracownika, to miałam z tym styczność na oddziale paliatywnym. I tam przede wszystkim się nosi właśnie, to jest na co dzień. To było i przed tym okresem i to będzie już zawsze, ponieważ wiadomo, że tam jest styczność z dość głębokimi odleżynami, które mają mnóstwo bakterii, plus inne wydzieliny pacjentów już takich dogorywających. Więc no tam, czy jest ten okres, czy go nie ma, i tak trzeba się zabezpieczać w ten sposób, już nawet nie ze względu na pacjenta, bo jest to taki specyficzny oddział, ten paliatywny, ale ze względu na siebie, żeby nie przynosić dalej tych bakterii, tych zarazków, no wiadomo, już jak tam jest, tak? Dokładnie. To może przejdźmy do samego stowarzyszenia, powiedzmy właśnie, jak długo funkcjonuje? Stowarzyszenie Dolnośląskie Centrum Opiekunów Medycznych, to jest siedzibą w Oleśnicy, istnieje od marca tego roku. Ja jestem prezesem tego stowarzyszenia i ono zostało powołane przede wszystkim właśnie, żeby w różny sposób krzewić zawód opiekuna medycznego na Dolnym Śląsku, żeby jak najwięcej osób zostało zrzeszonych. Coś na zasadzie troszeczkę związków zawodowych, nie do końca, ale po części. Tak można byłoby powiedzieć. Jest to organizacja pozarządowa, jest to stowarzyszenie w formie zwykłej, czyli stowarzyszenie nie posiada KRS-u, posiada NIP, posiada REGON. No i staramy się, wiadomo, że to jest ten właśnie czas epidemii, gdzie niektóre no, moje działania, moje plany zostały wstrzymane, bo muszą być wstrzymane, tak. Myśląc dalekobieżnie, tak sobie marzę właśnie, żeby właśnie powstawały różnorakie projekty dotyczące właśnie opieki prywatnej przede wszystkim pod kątem właśnie holistycznym takiej opieki nad pacjentem. No to życzyłbym sobie tego, żeby to się dalej to rozwijało, prawda? Masz tu na myśli też taką asystenturę przy rodzinach, które jasne, tak, potrzebują tak. Jakby zrozumienia dla tej tak. Dla tego pacjenta, tego co tak. Się z nim dzieje, tak? Że na tak. za chwilę może na przykład odejść i go może zabraknąć. Dokładnie, tak? I to byłoby właśnie cudowną. No to jest coś, czego nie ma. Coś, czego nie ma, dokładnie. No, ja pamiętam, kiedy właśnie miałam podopiecznego jako wolontariusz i właśnie no, rodzina wiele rzeczy nie wiedziała, jak na przykład obrócić tego chorego, prawda, jak zmienić, nie wiem, prześcieradło z chorym, prawda, czy podkład, czy inne jakieś tutaj istotne elementy. I tutaj taki właśnie projekt by się też przydał, właśnie taki edukacyjny, przygotowawczy, a dokładnie. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że tak naprawdę w pewnym wieku przy nawet drobnych schorzeniach, ja nie mówię o postępowych, ale przy drobnych, gdzie jest po prostu no choćby demencja starcza na przykład, tak? Dokładnie. W ciągu 10 dni może zmienić się z osoby chodzącej samodzielnie do osoby zupełnie leżącej. Więc ta rodzina tak naprawdę, tak mówię, że mniej więcej tak w przeciągu 10 dni może już nawet tak nastąpić, taka zmiana. I tutaj no, nie jest sposobu to przewidzieć. Miałam taką sytuację, gdzie pani nawet nie była przygotowana na to, że no, mama jest chodząca, mama jest samodzielna, wszystko jest w porządku. I może trwało to 2 tygodnie, kiedy przestała być i nagle no, nie było momentu przygotowania, nie było tego momentu edukacji, żeby ktoś wcześniej wiedział, co ma przygotować dla tej osoby, nawet nie brał pod uwagę, że za chwilę ta osoba może być leżąca. To nawet była abstrakcja. Dokładnie tak. Ja tutaj to, co pani Malwina mówi, to jest mi też bardzo bliskie, bo ja pamiętam no cóż, z pracy zawodowej w szpitalu, kiedy pacjent zostaje wypisany, pojawia się taka bezradność u rodziny.
jak teraz zajmę się swoją mamą, swoim tatem, tak, czy swoją najbliższą osobą. Jest taka bezradność, ja tę bezradność rozumiem, tak? Może nam jest łatwiej mówić, no bo gdzieś zawodowo pracujemy z chorymi i pewne techniki żeśmy się też nauczyli. Pewne rzeczy nauczyło nas życie, czy na oddziale, czy w innych podmiotach leczniczych. Jest nam łatwiej o tym mówić, ale ja wierzę w tą bezradność właśnie rodziny, gdzie właśnie stoją, rozkładają ręce i my teraz nie wiemy, co mamy zrobić. Jest tak? Przerażenie. Jest przerażenie, dokładnie. Przerażenie i jest ta taka samotność właśnie, bo nie wiedzą, tak, gdzie mają dokładnie z tym uderzyć. Na rynku też mamy kilka takich źródeł, które pomagają. Teoretycznie, znaczy no, taki jest zamysł, tak? Bo mamy poza stowarzyszenie, mamy szpitale, mamy ośrodki typu DPS-y, mamy też firmy prywatne, tak? Działające czy na projekcie, czy na fundacjach, czy ogólnie są to osoby prywatne z działalnością gospodarczą. No, ale tutaj myślę, że stowarzyszenie to jest chyba taki punkt, w którym ktoś mógłby od razu wykonać telefon, żeby ktoś mu udzielił informacji punkt po punkcie, jak ma się przygotować do tego, tak? Bo to chyba to też masz na myśli. Tak, tak. Dokładnie. Taki punkt informacyjny, można by powiedzieć, nie? Taki zalążek. No w szpitalu chyba nie udzielają takich informacji. Takich bogatych informacji, jakby krok po kroku. Nie, tak szczegółowo to nie, krok po kroku na pewno to tak nie wygląda. Ja myślę, że każda rodzina, jeśli jej zależy i konkretnie wystosuje swoje pytanie do w ogóle personelu medycznego, tak? Czy to będzie pielęgniarka, czy to będzie opiekun medyczny, na pewno w jakiś sposób będzie no zabezpieczona tą informacją, tak? Czy ludzie potrafią pytać? Czy wiedzą, o co mają pytać? Myślę, że nie. No. Myślę, że nie. Że nie wiem, z czego to wynika. Z szoku. Chyba z szoku. Z bezradności jakiejś i faktycznie nie pytają. Później gdzieś to dopiero myślę, że rodziny zaczynają po matku troszeczkę szukać czy firm zewnętrznych, tak? Czy właśnie opiekunów. Gdzie mogliby z tej pomocy skorzystać po prostu, jak w ten profesjonalny sposób zająć się osobą chorą. No jest to bardzo ciężkie, na pewno dla rodzin, kiedy jeszcze nie ma właśnie wyposażenia typu właśnie łóżko rehabilitacyjne, czy balkonika i tak dalej. I często właśnie u osób starszych jest tak, że jak chory, no to trzeba go położyć do łóżka i zapominamy właśnie o fizjoterapii, o innych elementach. Nie można nawet kłaść do łóżka, bo jak już ktoś się położy dokładnie w pewnym wieku, to już będzie leżał i będzie jeszcze będzie tylko gorzej. Tak. Póki jest osobą chodzącą lub półchodzącą, ma obowiązek chodzić, no i to jest też właśnie na przykład zadaniem stowarzyszenia, żeby edukować w zakresie aktywizacji tej osoby, że tu trzeba niestety, ale jak to się mówi brzydko, wymusić od tej osoby chorej względną samodzielność dla jej dobra. Choć są osoby, które lubią być tak dopieszczone, że położą się i nie chcą robić nic, tak? I opiekun ma robić wszystko. Bo takie też są. No, tak. Do pewnego, to tu właśnie pojawia się błyskotliwość opiekuna medycznego, który powinien to wychwycić. Ja pamiętam gdzieś, gdzie zaczynałem w dziennym domu opieki społecznej taką pracę i kiedy przyszedł czas na posiłek, to próbowałem właśnie kanapki rozwijać, podawać wszystko, no to kierowniczka placówki mnie pouczyła, mówi nie, tutaj mówi trzeba wykorzystać, mówi jak do końca te elementy ruchowe, prawda, kiedy sobie sam senior otwiera, rozpakowuje tą kanapkę, to wszystko ma sens, w szpitalu nawet karmienie też ma sens, jak najdłużej wykorzystać to właśnie, że on może sam się nakarmić, tak, i te wszystkie czynności wokół stolikowe, że tak powiem, czy wokół w obszaru swojego wykonać. Mi się przypomina w tym miejscu anegdota z DPS-u, w Legnicy de facto. Fajna historia, krótko ją streszczę. Jest pani, która tam trafia, ona leży, nikt o nic nie pyta, wszyscy robią wszystko wokół niej, pielucha, jedzenie, karmienie, to ona wszystko przyjmuje. Przychodzi pan rehabilitant, robi wokół niej, dalej leży, nic, wszyscy koło niej chodzą, bo ona jest chora. Po czym ostatni dzień pan rehabilitant stoi i mówi, załóżmy Mariolka. Mariolka, chodź. Ona wstaje i wychodzi. No,
a przed chwilą leżała. I wszyscy nagle w wielkim szoku, tak. śmiechu, no bo pani przez tydzień leżała, tak. wszystko kazała koło siebie robić, oni wszystko zmieniali, nawet przekładali ją, żeby zmienić pościel, bo ona była totalnie nieruchoma, po czym staje, ubiera się i wychodzi, mówi cześć. No, więc czasami jest to trochę takie, ja bym powiedziała, takie sanatorium. Żeby nic nie robić. Można tak powiedzieć. Z taką obsługą. Na przykład, tak, czy odwrotne sytuacje się zdarzają, czy po prostu trafiają się ludzie, którzy jak właśnie próbuje się wymusić jakąś taką aktywność, mówią, że oni już są jedną nogą w grobie i... Tak, oczywiście. To jest... Zgryźliwi tetrycy. A ja myślę, że to bym bardziej ujął pod kątem, że często osoby starsze właśnie poddają się. I tu musi być też motywacja. To wszystko, co my mówimy, to jest właśnie rolą opiekuna medycznego. Poza tą formą pielęgnacji, poza tą formą wymiany właśnie pampersów, to co potrzeba, tak, na dany moment wykonać, to opiekun no, jest powołany do tego, aby to wykonał. Natomiast ten cały bagaż terapeutyczny, o którym mówisz, Malwina, to jest ważniejsze właśnie. On musi też jakby terapeutycznie zaktywizować seniora, tak? Czy on przebywa w szpitalu na internie, czy on jest w domu. Po to właśnie ma być, po to jest ten zawód opiekuna medycznego. Czyli o tej też strony psychologicznej można by rzec. Ja miałam podopieczną fundacji, z którą robiłyśmy pisanki na Wielkanoc, ubierałyśmy koszyczek, przygotowywałyśmy się do świąt Bożego Narodzenia. No akurat złożyło się, że niestety nie było mi to dane. Nam nie było to dane, żeby dopełnić tego, ale plany były nawet na Sylwestra, żeby zrobić serpentyny, balony, więc ja już tam jej podopiecznej, pani po 80, mówiłam, że jak panią ubiorę, pióro puszę, w to, tamto, a ona się cieszy. Ja mówię, że piccolo kupimy, będziemy pić piccolo, tak? Będzie muzyka, przyprowadzę swoje dzieci, będziemy się bawić. To widać po nich, że wchodzi w nich życie, że oni chcą, że jest ta aktywizacja, tylko że to właśnie wszystko działa tu. To są sprawy techniczne, tam, to jest podstawa, tak? No, nawet w ta piramidzie Maslowa to są podstawy, ale najważniejsze jest to, co jest na wierzchołku, przy spełnieniu tego, co jest na samym dole, tak? Więc to też jest istotne, żeby cały czas pracować nad głową i żeby od tej osoby wymuszać dalej chęć do życia. I tłumaczyć, co się z nią dzieje, chyba tak? To też jest ważne, żeby wiedziała, co się z nią dzieje aktualnie. Jasne, musi wiedzieć, jak najbardziej wykorzystywać tą pamięć, że tak powiem, nie? Zależy o jakim stadium choroby my mówimy, czy to jest pacjent z chorobą Alzheimera, czy po prostu senior, który gdzieś tam fizycznie nie domaga. Tak, o te etapy, gdzie na przykład przed chwilą była osoba samo załatwiająca się, a na przykład... Trzeba rozmawiać. Tak, jak najbardziej tutaj rozmowa jest wskazana i często no, osoby chore nie mogą się pogodzić z tym, tak, bo o osobach starszych tutaj mowa, bo tak faktycznie już pokrótce wspomniałaś, wykonywałam nie wiem, wszystkie czynności swoje, chodziłam sobie, nie wiem, do sklepu i w jakimś ten formie wypełniałam sobie czas, a tu nagle przyszła choroba, tak, i jestem gdzieś uziemiona w swoim domu, tak? Ja to tłumaczyłam urlopem. Ja mówię, że pani ma teraz już urlop od takich czynności. Teraz jesteśmy my od tego i my teraz będziemy panią pielęgnować, żeby pani mogła odpocząć. Pani się już o nic nie martwi, ma pani pieluchę po to, żeby pani nie musiała wstawać, biec do tej toalety, bo po co się spieszyć, telewizor włączymy, coś zjemy, herbatnika, a my się tym wszystkim zajmiemy. A tutaj jest pani od tego, pani już wypoczywa. Pani ją nic już więcej nie interesuje, tylko wypoczynek. Rozmowa, wypoczynek, przyjemne sytuacje. Dokładnie. Tak, w opiece prywatnej jak najbardziej. To jest wskazane. Jak właśnie ja sam byłem wolontariuszem w opiece prywatnej, to wiem, że żona podopiecznego, no ona też sama potrzebowała czasu. To było małżeństwo, które miało grubo po 80 lat i jak najdłużej próbowałam mnie zatrzymać, żeby właśnie usiąść teraz z nią, posiedzieć, tego herbatnika przez niego zjeść, tak? I pogadać o wszystkim, prawda? To jest właśnie potrzeba właśnie w tej pracy, no, przede wszystkim. Tak, przepraszam, miałam posprzątać w mieszkaniu, zostaw to, usiądź, porozmawiamy. Oczywiście. Tak? No, fakt, że później byłam rozliczana z tego, że jak już jestem, to czemu nie posprzątałam na przykład, więc wzięłam się na sposób i pani pójdzie ze mną do kuchni, ja będę sprzątać, pani będzie do mnie mówić.
tak? Mhm. Ja będę z panią rozmawiać. No i tu były różne tematy, najczęściej o mężu na przykład, że mąż to, mąż tamto, więc no, jest, to są strasznie sympatyczni ludzie tak naprawdę, tylko gdzieś trzeba z nich to wydobyć, nawet na paliatywnym, mimo w dobie tej, powiedzmy, tego ostatniego okresu ich życia. Jak widziałam, że oni się jeszcze przez to uśmiechają mimo wszystko, bo jak się do nich gada na przykład nieraz o pierdołach takich, ale z życia wziętych, to na pewno jest im tam przyjemniej wtedy, tak, pomimo wszystko. Więc... I tu niczym się nie różni też od pracy na oddziałach szpitalnych. To jest prawie to samo, że właśnie osoby starsze próbują właśnie zatrzymać też opiekuna jak najdłużej, żeby właśnie pogadał. No wiadomo, na oddziale się to troszeczkę tym wszystkim różni, że ogranicza czas, tak? Bo na przykład jak jest, no szczerze tutaj liczbę, no 35 osób do pełnej pielęgnacji, tak? Czyli ze zmianą wszystkiego i tak dalej. No i jeszcze inne dodatkowe czynności dochodzą, no to już nie ma tego komfortu psychicznego, żeby po prostu no, z pacjentem porozmawiać. No ale w opiece domowej jak najbardziej. Zależy też jeszcze, no, jak jest to jakaś firma zewnętrzna, to pewnie nie wiem, jakieś usługi socjalne, tak? No to pewnie jest 2 godziny chyba na jednego pacjenta i dalej, no to w zależności. Tak, czy, no gdzieś tam w przestrzeni publicznej jest firma, która jest socjalna, podlegająca na przykład pod Miejski Ośrodek Społeczny. No oni się rządzą trochę innymi prawami, bo dokładnie. Tam jest inna, też, przepraszam, no ale też inaczej się trochę płaci za godzinę, z tym, że w tym momencie też mamy okrojony ten czas, tak? Bo ktoś pracuje od do. Jest od 8 do 15, a co później na przykład? I wtedy już wchodzą firmy prywatne, które mogą na przykład się wymieniać z tymi osobami, które pracują od do. Więc no wiadomo. I czy jest jakaś inna jakość usług? Ja bym powiedziała, że wszystko zależy od człowieka. Właśnie bym powiedzieć, że tą jakością jesteśmy my, tak naprawdę jako opiekunowie medyczni. Gdzie tutaj no, powinniśmy się z tą no, jakby empatią, z tą miłością pogadać nad tym no, osobą potrzebującą, no bo po to już żeśmy no, wybrali ten zawód. No właśnie, a kto wybiera? Przepraszam. Że... No to właśnie może powiedzmy o tym... Jak to się stało, tak? No może nawet nie jak to się stało, tylko kto może być. To znaczy... No wiadomo, przy okazji można powiedzieć, co na przykład pana kierowało do wyboru tego zawodu, ale ogólnie powiedzmy, kto może zostać opiekunem medycznym, no bo społeczeństwo się starzeje, więc podejrzewam i opiekunów medycznych będzie potrzeba coraz więcej. Opiekunem medycznym może być każdy, tak? Kto ma wykształcenie średnie, aczkolwiek teraz jest taki wyścig w tym wszystkim na rynku, że zaobserwowałem, że jakieś nawet są kursy skrócone. Nie wiem, w każdym razie każdy może być opiekunem medycznym, tak? Predyspozycje, no też, jak na, no empatia to musi być, jak najbardziej, bo ja nie widzę tej pracy, czy wybierając to, jak ja mam w przyszłości pana wybrać ratownika medycznego, nie będąc gdzieś w środku, nie mając empatii, no to to mija się z celem, tak, no to będę jakby sam w sobie agresywny i ta opieka będzie no, na poziomie no, zerowym jakimś, prawda? A jak to się stało? Ja miałem 27 lat, kiedy jako wolontariusz trafiłem do pracy w hospicjum właśnie Bonifrat w Wrocławiu i tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło. Nie istniał wtedy jeszcze zawód opiekuna medycznego. Wtedy istniał, pamiętam, opiekun w domu opieki społecznej, jak to się nazywało. No i tak się zaczęła moja praca właśnie z osobami chorymi, czy tam bezdomnymi, bo też taka była też rzeczywistość pracy zawodowej u mnie. To może na koniec zachęćmy potencjalne osoby, które być może chciałyby zostać opiekunami medycznymi. Tak, no teraz trzeba byłoby powiedzieć, co da tym osobom ten wybór zawodowy. No i tu się zaczyna, tak? Bo to jest perspektywa tego, jak ktoś to widzi i jaki podejmuje kierunek też w przestrzeni publicznej, tak? Czy to będzie prywatne, bo to się rządzi innymi cenami. Ktoś sobie narzuca też ceny, więc wiadomo, wtedy jest trochę też inaczej. Ktoś jest pod siebie, więc to też trochę inaczej. No, z tym, że grafik zawsze ustala chory. No to tak już zauważyłam taką specyfikę, że tutaj grafik ustala chory, więc to, czy ktoś ma prywatną firmę, czy nie, to będzie i tak musiał być u tej osoby w tym momencie, kiedy jest potrzebny. Dokładnie a nie wtedy, kiedy on ma życzenie, że po prostu tam ma być, więc to też nie jest tak do końca.
No nie możemy ominąć spraw finansowych, bo to pewnie się nie da. To już się pojawiło dwukrotnie gdzieś w tle. No, powiem tak. Nie są to zarobki na płaszczyźnie pielęgniarskiej czy ratownika medycznego, chociaż nie wiem, ile tam ratownik medyczny może mieć, tak? No, ale i zakres obowiązków. I zakres obowiązków jest inny. Mówimy, no, skupiamy się bardziej na zawodzie opiekuna medycznego, więc nie są to niestety płace nie wiadomo jakie. Właśnie, Malwina wspomniałaś, że właśnie w opiece prywatnej jest inny cennik. No faktycznie, tu jest inny cennik. Pracując w szpitalu, jest zupełnie też inna płaca, ale ja sobie myślę, że musi być coś więcej chyba niż ta płaca. No bo skoncentrować się tylko na tej sferze finansowej, no oczywiście, bo nie żyjemy powietrzem i każdy z nas ma jakieś opłaty i wszystkie inne tu z tym związane rzeczy, ale człowiek ma być najważniejszy. To jest zawód z misją. Po prostu. I tutaj pieniądze grają drugą rolę. Ja bym była za tym, żeby ktoś miał dwa kierunki zawodowe i tamtym sobie zarabiał pieniądze, a tu się spełniał misyjnie. Tak to wygląda. Czy to brzmi wiarygodnie, czy nie? No to już jest kwestia indywidualna każdego z nas. No my mówimy za siebie, tak? I znając swoje dobre intencje no, w tej pracy, no jednak musi być coś zupełnie innego, inna kategoria myślenia i już była wymieniona empatia i ta cierpliwość i ta miłość do człowieka, do seniora, który nigdy nie wiemy, do jakich drzwi my zapukamy, jeśli mowa o prywatnej opiece, tak? Jaki to będzie senior, tak? Z jakim schorzeniem, prawda? No bo... Ja tu jeszcze wstawiam pokorę, bo ten zawód przede wszystkim życia, przepraszam, uczy szacunku do życia i do zdrowia. Mm-hmm. Na paliatywny trafił chłopak 23 lata, który stracił połowę mózgu po wypadku na A3. Młody chłopak, tak, nic mu nie brakowało. Był tam może miesiąc niecały, tak, no i niestety no, już go nie ma. Widziałam jego matkę, jak przychodziła do tego chłopca, jak cierpiała, i powiem szczerze, że tak, to jest miejsce, znaczy ogólnie zawód, który uczy tego, że skoro jesteśmy zdrowi, to trzeba to szanować, trzeba to pielęgnować, promować, propagować. I nigdy nie zapominać o tym, że ci ludzie, którymi się opiekujemy, to za chwilę możemy być my. Jasne. To jest chwila, moment. Bo możemy jeszcze dodać, a propos zachęty właśnie wszystkich osób, którzy może zastanawiają się nad zawodem opiekuna medycznego, może chcą na jakiś czas wybrać ten zawód, żeby pójść gdzieś dalej, bo są też, dużo mam znajomych właśnie, którzy na początku wybrali ten zawód, a później poszło w pielęgniarstwo, w ratownictwo medyczne i tak dalej, i tak dalej. To są też jeszcze, poza tej całej misji, i tej piękności tego zawodu, no to są też ciemne strony pod tym kątem jakby no ciężkości tej pracy. No bo to jednak ja pracuję na oddziale internistycznym, i nie będę mówił, że jest łatwo i no stop mi towarzyszy empatia i spełnienie, poczucie spełnienia misji, no bo tak do końca też nie jest. Wiem, że jest zderzenie to na ciężkim oddziale internistycznym, gdzie jednak trzeba się przełamać. I bez pokory pewnie to by nie wyszło. Tak sobie myślę. No, na pewno. Dlatego jeżeli ktoś chce się sprawdzić, czy jest wytrwały, czy jest właśnie, czy przede wszystkim do pracy z ludźmi. To jest to, że też uczy to pokory do pracy z ludźmi, bo to też są ludzie, to są przede wszystkim też ludzie, tak? Mhm. Bo czasami niektórzy o tym zapominają na tych oddziałach, że to mają dalej do czynienia z ludźmi. No to jak najbardziej. Na pewno co pracy nie zabraknie. Na pewno. To jesteśmy przekonani, bo jest społeczeństwo starzejące się, więc... Każda praktyka, zawsze ktoś może zrobić opiekuna medycznego i na przykład szkolić innych w zakresie opieki medycznej. Jest całe spektrum tego, żeby rozwijać ten zawód dalej, bo on już nie zniknie. On już na pewno będzie, dalej będzie się rozwijał. Jest szeroka gama, jest dużo miejsc pracy, bo może pracować wtedy w bardzo różnych, może zdobywać doświadczenie od szpitali, po DPS-y, po praktykę prywatną, po fundację, wolontariat, po wszystko. Więc
Warto mieć taki wachlarz możliwości, żeby też pełnić taką funkcję gdzieś w przestrzeni publicznej. Dokładnie. Czyli krótko można powiedzieć, zawód z misją i zawód przyszłości. Tak, no po prostu. I potrzebny, przede wszystkim potrzebny. I już to się nie zmieni. Tak, przede wszystkim niezbędny, dokładnie. I myślę, że tym możemy zakończyć. Ja dziękuję za rozmowę. Jeszcze też chciałem podziękować Fundacji Senior Care, dzięki której właśnie mogliśmy tutaj dzisiaj się spotkać we Wrocławiu i porozmawiać na temat zawodu opiekuna medycznego. Jeszcze raz dziękuję moim gościom za rozmowę i dziękuję Państwu za uwagę.